Zapraszam Was na drugą część odcinka Jak to się robi? Do zakładu wodociągów i kanalizacji w Andrychowie. Dzisiaj dowiemy się, jak to jest, że woda z kranu jest czysta i możemy ją pić bez przygotowania. Z nami prezes zakładu wodociągów i kanalizacji, pan Jan Brzygut. Dzień dobry. Dzień dobry panu, pani, dzień dobry państwu. Panie prezesie, skąd pobierana jest woda dla mieszkańców gminy Andrychów? Woda dla mieszkańców gminy Andrychów jest pobierana z wieprzówki i targaniczanki. Jest to woda powierzchniowa, no trudna do uzdatnienia. Historia tego ujęcia jest taka, że woda była zawsze czysta i większych problemów nie było. W miarę rozwoju cywilizacyjnego, że tak powiem, to zanieczyszczenie wody niestety wzrastało. Gmina poniosła duży wysiłek od 1992 roku, duży wysiłek finansowy, żeby skanalizować przynajmniej te wioski, które leżą w dorzeczu Wieprzówki i Targaniczanki. My ten temat rozwinęliśmy od 2013 właściwie od 2012 roku i w tej chwili ta woda jest dosyć bezpieczna. To znaczy nie ma w dorzeczu Wieprzówki i Targaniczanki miejscowości, które byłyby nieskanalizowane, czyli należy domniemywać, że ścieki do rzek nie spływają. Mimo to, żeby już na 100% się zabezpieczyć, czyli być pewnym, że podajemy mieszkańcom gminy wodę zdatną do spożycia, w ramach takiej dużej inwestycji, którą realizowaliśmy w latach 2012-2015, zmodernizowaliśmy stację uzdatniania wody na Olszynach, właśnie tutaj się znajduje. Ta modernizacja polegała na tym, że zamontowaliśmy na stacji uzdatniania system ultrafiltracji wody. Polega to na tym, że nie jest nam straszna ani zawiesina wody w trakcie roztopów, czy też jakieś powodzi. Nie są nam straszne bakterie. Te filtry zatrzymują wszelkie zanieczyszczenia wody. W związku z tym ta woda jest w 100% zdatna do spożycia. Kosztowało nas to około 2 800 000 zł, przy czym unijna dotacja to było około 2250 tysięcy złotych, czyli mniej więcej w 81% Unia nam te inwestycje sfinansowała. I jest to naprawdę duży plus to, że Polska znalazła się od maja 2004 roku w Unii Europejskiej, bo bez tej unijnej pomocy tak mała gmina jak Andrychów i tak mały zakład wodociągów jak nasz nie byłby w stanie sfinansować takiej inwestycji. W tym momencie mieszkańcy gminy mogą się czuć bezpieczni, jeżeli chodzi o jakość wody, którą spożywają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. A my teraz pokażemy Państwu, jak to się dzieje, że woda w naszych kranach jest zdatna do picia. Z nami mistrz zakładu wodociągów i kanalizacji, pan Janusz Kulik. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Januszu, znajdujemy się właśnie tutaj na stacji wodociągów na Olszynach w Andrychowie. Jak to tutaj wygląda? Proszę Państwa, jesteśmy, tak jak Pani wspomniała, na terenie zakładu wodociągów i kanalizacji stacji uzdatniania wody na Olszynach. Jest to teren kilkuhektarowy. Na tym terenie posadowione są różne obiekty inżynieryjne. I tak jak wspomniał pan prezes przed chwilą, pozyskiwawszy wodę z rzek Wieprzówka lub Targaniczanka, ta woda wpływa nam na ten teren poprzez system rur. Później jest składowana w rowach, które generalnie są na terenie. One są rezerwuarami i z tych rowów woda generalnie poprzez teren dostaje się w pobliże obiektu, przy którym się znajdujemy. Wpływa do studni wody surowej, znajdującej się tutaj pod powierzchnią, na której stoimy. I stamtąd automatycznie, na zasadzie zupełnej automatyki, jest dostarczana na urządzenie, do którego Państwa, do środka tego budynku, tam gdzie znajduje się to urządzenie, o którym Pan Prezes wspominał, mamy je ponad 3 lata. Chcę zaznaczyć, że generalnie miejsce, w którym jesteśmy, nie jest jedynym miejscem, z którym mamy do czynienia z wodą, dlatego że stąd ta woda uzdatniona tłoczona jest do zbiornika na Pańskiej Górze i generalnie stamtąd rozchodzi się na teren miasta i gminy Andrychów, więc generalnie jest to pewien system naczyń połączonych, które dają sobie sygnały o tym, w jakim etapie produkcji mamy być. Stoimy również przy zbiorniku właśnie, skoro jesteśmy na zewnątrz, tej wody już uzdatnionej,
która generalnie stąd jest tłoczona na Pańską Górę i tak jak wspomniałem, jest dostarczana już grawitacyjnie na miasto i gminę Andrychów. Chciałbym Państwa zatem zaprosić do środka, do budynku, w którym mamy to urządzenie i pokrótce powiedzieć, na czym polega generalnie sprawa związana z oczyszczaniem i dostarczeniem wody. Dobrze. Znajdujemy się w środku budynku stacji uzdatniania wody, gdzie mamy właśnie urządzenie, które jest zainstalowane od 3 lat. Jest to u nas uzdatnianie wody odbywa się poprzez system membranowy. Sytuacja polega na tym, pokrótce, że woda dostarczana ze zbiornika wody surowej, który jest na zewnątrz, o którym wspomniałem, jest automatycznie zaciągana przez tą maszynę. Przechodząc przez te filtry, zostawia na ich powierzchni, a filtry umieszczone są w tych rurach, zostawia na powierzchni, w środku powierzchni filtracyjnej swoje zabrudzenia, o których Pan Prezes wspomniał, czyli te zabrudzenia mechaniczne, zabrudzenia powiedzmy jakieś biologiczne. I w tym momencie dalej przechodząc jest uzdatniana i wchodzi nam do zbiornika wody, który znajduje się na zewnątrz, tej wody już czystej, którą przeznaczamy dla mieszkańców. To urządzenie, pragnę zaznaczyć, ono generalnie w automatyce się czyści. Czyści się tak pod kątem, czyści się wodą, którą samo oczyściło wcześniej, a jak również chemicznie. Chodzi o to, żeby generalnie zachować sprawność tego urządzenia przez cały okres jego, że tak powiem, produkcji. Oczywiście mówię tutaj o automatyce, ale generalnie praca ludzka jest tutaj nieodzowna, w związku z tym ona się koncentruje na spisywaniu pewnych danych z komputera, bo to jest wszystko sterowane generalnie w automatyce, przygotowywaniu roztworów, które generalnie są stosowane potem do czyszczenia tego urządzenia. Pragnę zaznaczyć, że praca tego urządzenia odbywa się przez 24 godziny, tak jak i dyżur pracowników tutaj, bo pracownicy w tym miejscu pracują przez cały rok w systemie 12-godzinnym i to urządzenie w okresie największych, że tak powiem, rozbiorów wody wytwarza parę tysięcy metrów sześciennych, które tłoczymy na Pańską Górę i które są dystrybuowane do mieszkańców miasta i gminy. Także odbywa się tutaj praca cały czas, to urządzenie dostając odpowiednie sygnały z odpowiednich miejsc samo się, że tak powiem, włącza, produkuje, ale generalnie ciągle jest przez pracowników tutaj doglądane. Proszę Państwa, jesteśmy w jednym z pomieszczeń stacji uzdatniania wody i znajdujemy się przy stanowisku z małżami. O co tutaj chodzi? Otóż do tego akwarium dostarczana jest ta sama woda z rzek przed uzdatnieniem, która dostaje się tam na maszynę w celu oczyszczenia. Dlaczego taka? Dlatego, że gdyby w tej wodzie, czego byśmy sobie w ogóle nie życzyli, nie było takiej sytuacji i oby nie było, znajdowały się trucizny, to przechodząc przez ten układ przy wodzie surowej, te małże by się nam wszystkie pozamykały, co znaczy, żeby obumarły. Co to znaczy? To znaczy, że generuje się tu odpowiedni sygnał i akustyczny, i wizualny, który jest dla obsługi stacji uzdatniania wody informacją. W wodzie jest trucizna. Musimy zatrzymać maszynę, patch pala, po to, żeby nie produkować wody, uzdatnić ją i wysłać do mieszkańców miasta i gminy, ponieważ groziłoby to utratą zdrowia i życia. Nie mieliśmy do czynienia z takim przypadkiem przez cały okres pobytu, powiedzmy, tego typu systemu biomonitoringu i obyśmy nie mieli. Natomiast generalnie jest to dodatkowe zabezpieczenie dla mieszkańców miasta i gminy, żebyśmy ewentualnie do sieci wodociągowej nie wprowadzili wody z trucizną. Wodę prosto ze stacji uzdatniania wody można pić bez przygotowania, ale z kranu już nie. Dlaczego? Proszę Państwa,
Sytuacja polega na tym, że generalnie my tutaj na stacji uzdatniania wody oczyszczamy wodę ją niemal perfekcyjnie. Jest taki wskaźnik NTU, który mówi w tym momencie o pewnych sprawach związanych z mechanicznymi historiami, czyli zabrudzeniu wody. Po prostu ktoś bierze wodę z domu, w domu, widzi w szklance, że jest brudna. Ma to związek nie z produkcją tej wody tutaj, bo ten wskaźnik NTU my dajemy na zewnątrz w setkach, o czym Państwu pokażę, a pragnę zaznaczyć, że mętność wody, którą możemy pić, jest do jedynki, więc generalnie skala jest ogromna, prawda? Natomiast proszę wziąć pod uwagę to, że chodzimy po powierzchni miasta i gminy Andruchów, pod którą są setki kilometrów rur. Te rury są w różnym stanie, to po pierwsze. Po drugie, mamy do czynienia z różnymi awariami. Skutkiem tego typu rzeczy jest to, że generalnie czasami w kranach pojawia się brudna woda. Po awariach, po szarpnięciach, jak to mówią, wody z hydrantu, patrz, jakieś pożary, inne rzeczy. Natomiast na pewno nie jest to spowodowane produkcją wody w tym miejscu. Ta woda jest krystalicznie niemal czysta. Proszę Państwa, jesteśmy w miejscu, w którym chciałem Państwu pokazać informacje na temat wody, jaka wchodzi na stację uzdatniania, czyli tej surowej, która jest jeszcze przed przetworzeniem, jak i tej, którą dodajemy, wysyłamy stąd. Proszę zauważyć, wskaźnik 0,576-577 to jest mętność wyrażona w NTU wody surowej, która wchodzi, a 5000 na tą chwilę, która wychodzi. Pragnę poinformować, że polskie normy mówią o tym, że można pić wodę, teraz już nie mówimy przegotowaną, nieprzegotowaną, o mętności 1. Proszę zobaczyć, jaka jest ogromna skala różnicy w tym, co tutaj my dajemy do miasta. Chcę jeszcze powiedzieć, że nasze rzeki dają naprawdę dobrą wodę, bo jest woda miękka, nie mamy problemów z jej twardością i tak dalej. I chcę jeszcze dodać, że na terenie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji działa akredytowane laboratorium. To akredytowane laboratorium co tydzień wyjeżdża w miasto, w różne punkty miasta i pobiera próbki wody. I w tym momencie my jesteśmy zorientowani, jaką wodę dajemy. Możemy poprawić jej niektóre parametry. Na tą chwilę jest wszystko jak gdyby pod pełną kontrolą i tutaj, i laboratoryjną. Więc nie widzę tutaj powodu do tego, żeby generalnie bać się o jakość wody w Andruchowie. I to już tyle naszej wycieczki po stacji uzdatniania wody na Olszynach w Andruchowie. Z nami jeszcze raz pan prezes. Panie prezesie, tak na koniec, czyli można pić wodę z kranu bez przygotowania w gminie Andruchów? Zdecydowanie tak. Jest bezpieczna, zdatna do spożycia. Zdarzają się czasami sytuacje, że gdy mamy awarię, to na takiej zasadzie, że rurociągi niekoniecznie, szczególnie te stalowe, są czyste, że tak powiem, to ta woda może być chwilowo mętna, może sprawiać wrażenie, że nie jest zdatna do spożycia. W związku z tym wtedy lepiej rzeczywiście nie pić bez przygotowania, ale w normalnych dniach, gdy nie ma awarii, gdy nie ma problemów, ta woda jest zdatna do spożycia. Ja uważam, że jest lepsza niż woda kupowana w sklepie. Pan osobiście taką pije? Osobiście piję i polecam znajomym. Dziękuję. Dziękuję.